Witam serdecznie na kanale World of MMA. Dzisiaj pierwszy dzień marca, więc przyszedł czas na podsumowanie ubiegłego miesiąca. Jak zawsze zajmiemy się przejrzeniem najważniejszych walk Polaków i wydarzeń mieszanych sztuk walki w Polsce, tym razem odbywających się w lutym. Przed rozpoczęciem przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapki w górę pod filmem. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Sportowe emocje w lutym rozpoczęliśmy 7 dnia miesiąca w Łomży na gali Babylon MMA 12. Trzeba przyznać, że nie była to najlepsza gala Tomka Babilońskiego. Najbardziej widowiskową walkę dali nam Konrad Dziczek oraz Filip Stawowy. Walka zakończyła się w pierwszej rundzie. Rozpoczęła się od ostrej wymiany ciosów, a pod koniec rundy Stawowy sprowadził Dziczka do parteru i ubił go w krucyfiksie. Filip zapowiada się jako zawodnik bardzo dobrze i może zajść daleko w tym sporcie. Czekam teraz, aż dostanie troszkę lepszego rywala i tak naprawdę taka walka pokaże nam, na jakim poziomie swojej kariery stoi Filip Stawowy. W wadze półciężkiej odbył się pojedynek pomiędzy Mateuszem Ostrowskim a Adamem Biegańskim. Po dosyć wyrównanej walce rękę w górze w geście zwycięstwa pod koniec miał Ostrowski, który wypunktował swojego rywala na pełnym dystansie. W co-main evencie gali Piotr Niedzielski w niespełna 4 minuty rozprawił się z Brazylijczykiem Marcosem Schmidtsem. Poddał go gilotyną. Zdecydowanie tą wygraną Niedziela zapewnił sobie miano pretendenta do walki o pas Babilonu. W końcu walka wieczoru pomiędzy Pawłem Pawlakiem a Adrianem Błeszyńskim, której stawką był pas wagi średniej. Pojedynek wywołał sporo kontrowersji odnośnie punktacji sędziowskiej. Ares postawił duży opór Pawlakowi, który zdecydowanie prowadził przez pierwsze dwie rundy. Potem opadł z sił i powoli przewagę zdobywał Błeszyński. Moim zdaniem remis to wynik sprawiedliwy i właśnie tak zakończyła się ta walka, która niestety nie wyłoniła mistrza. Teraz już wiemy, że dojdzie do rewanżu na gali Babylon MMA 13, która 17 kwietnia w Legionowie. Oprócz omówionych przeze mnie pojedynków odbiło się 6 innych, z czego 3 amatorskie. Gala Babylon MMA 12 w Łomży przeszła już do historii. Mimo że nie porwała, można zaliczyć ją jak najbardziej do udanych. W nocy z 15 na 16 lutego oczy wszystkich Polaków były zwrócone ku Rio Rancho i odbywającej się w nim gali UFC Fight Night 167. W walce wieczoru były mistrz KSW Jan Błachowicz znokautował Korea Andersona w pierwszej rundzie. W kuluarach mówiło się, że wygrany tej walki powalczy o pas wagi półciężkiej, którego posiadaczem jest John Jones. Wszystko potoczyło się wprost idealnie dla Janka. Od razu po walce podbiegł do siatki i wskazał palcem na trybuny, wywołując do tablicy samego Jonesa, który po rozstrzygnięciu pojedynku wstał i długo go oklaskiwał. Błachowicz jest jedynym Polakiem, który doszedł tak daleko w dywizji męskiej w UFC. A kto wie, być może wkrótce będziemy mieli pierwszego historycznego polskiego mistrza federacji UFC. Trzymamy kciuki. 22 lutego odbyła się gala Rocky Warriors Cartel 4 w Dąbrowie Górniczej. Tym razem federacja postawiła na lokalnych zawodników i widownię. Obyło się bez głośniejszych nazwisk, co nie znaczy, że gala nie była ciekawa. Głównym wydarzeniem był pojedynek w wadze półśredniej pomiędzy Igorem Michaliszynem a Gruzinem Dawidem Kutiszwilim, który był zastępstwem za Ukraińca Iwana Wulchina. Dla Gruzina nie była to naturalna kategoria wagowa, ponieważ zazwyczaj toczy boje w kategorii lekkiej. Na wadze przed galą wniósł aż 1,5 kg mniej niż zezwalał limit. Kilogramy zrobiły swoje. Igor Michaliszyn pokonał Gruzina przez knockout w pierwszej rundzie. W co-main evencie młody perspektywiczny zawodnik z Lublińca, Wawrzyniec Bartnik, podjął Francuza Samira Kadi, który przed tym pojedynkiem był niepokonany. Walka w wadze średniej potrwała cały dystans, po którym nieźle zapowiadający się Bartnik
miał rękę w górze w geście zwycięstwa. Podsumowując, bardzo fajna gala i czekam na 5. edycję RWC. Mam nadzieję, że tym razem odbędzie się ona na większą skalę. Od razu po RWC rozpoczęła się gala UFC Fight Night 168 w Oakland z udziałem Karoliny Kowalkiewicz i Michała Oleksiejczuka. Pierwsza do klatki weszła Karolina, która stoczyła pojedynek z Chinką Yan Xiaonan. Na początku pierwszej rundy Kowalkiewicz została trafiona sierpem, który naruszył oko Karoliny. W przerwie między rundami lekarz wkroczył do klatki, aby zbadać wzrok Polki. Po oględzinach pozwolił jej kontynuować pojedynek. Karolina była bez szans. Po trzyrundowej dominacji sędziowie byli zgodni i punktowali walkę 30-26 dla Chinki. Kowalkiewicz po walce trafiła do szpitala. Okazało się, że kontuzja oka z pierwszej rundy była dużo poważniejsza niż mogłoby się wydawać. Karolinę będzie czekać operacja oczodołu. Polka ostatnio w klatce nie pokazuje się dobrze. Ta walka jest jej 4. przegraną z rzędu i kto wie, czy nie ostatnią w karierze. Ze swojej strony życzę szybkiego powrotu do zdrowia i liczę, że zobaczymy ją jeszcze w klatce. W co-main evencie zobaczyliśmy pojedynek Jimmy'ego Crute'a z Michałem Oleksiejczukiem. Crute od początku ruszył w nogi i kilkukrotnie obalił Michała, który nie dał się przetrzymać na ziemi, wstając na nogi przy pomocy siatki. Australijczyk kontrolował plecy Oleksiejczuka i wywierał presję zapaśniczą przez połowę rundy. Gdy wrócili na chwilę na środek oktagonu, Jimmy znowu z łatwością obalił Michała. Po chwili walka zakończyła się porażką Oleksiejczuka przez kimurę. Niestety po raz kolejny parter Lorda zawiódł. Do tego widoczna była różnica warunków fizycznych. Jimmy, mimo że nie jest dużym półciężkim, wyglądał przy Michale jak bestia. Myślę, że to pora, aby Oleksiejczuk zastanowił się nad przejściem do kategorii średniej, bo nie wygląda to dobrze. Niestety rajska Nowa Zelandia nie okazała się szczęśliwa dla Polaków. Mam nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte i już wkrótce Karolina i Michał wrócą silniejsi. Tydzień później swój pojedynek na UFC Fight Night 169 w Norfolk stoczył Marcin Tybura, który podjął Sergeja Spiwaka. Po krótkim badaniu w stójce Tybur powędrował po obalenie, na szczęście skuteczne, po czym rozpoczął bombardowanie Mołdawianina z gardy. W skrócie tak wyglądał ten pojedynek. Metodyczna i konsekwentna praca Marcina dała mu upragnione zwycięstwo, które ostatni raz świętował 1,5 roku temu. Równocześnie przerwał serię 2 porażek z rzędu. Nieważne w jakim stylu, ważne, że wygrana i Tybur zostanie w największej federacji MMA na świecie. Mam nadzieję, że ta walka przełamała Marcina i wróci on na właściwe tory, prowadzące wprost do największych trofeum w UFC. Rekord Polaków na galach UFC w lutym wynosi 2 wygrane i 2 przegrane walki. Podsumowaliśmy sobie najważniejsze lutowe wydarzenia w polskim MMA. Już za miesiąc zapraszam Was na podsumowanie obfitego w gale MMA marca. Na pewno będzie ciekawie. Tymczasem przypominam o zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.